Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Po raz kolejny chciałbym Państwa zachęcić do lektury pierwszego tomu biografii Ludwiga von Misesa, książki autorstwa Jörga Guido Hülsmana. I dzisiaj kolejna ciekawostka, którą mogą Państwo z tej książki wyczytać na temat życia i twórczości wybitnego austriackiego ekonomisty, który jest patronem naszego instytutu. Mianowicie, co może niektórych zaskoczy, a niektórych nie, Mises nie zawsze był zwolennikiem wolnorynkowej polityki gospodarczej. Początkowo, tak jak większość młodych ludzi w Wiedniu tamtego czasu, był raczej zwolennikiem działań interwencjonistycznych, zwolennikiem mniej lub bardziej daleko posuniętego etatyzmu, choć raczej nie był nigdy marksistą. I jednym z pierwszych ważnych nauczycieli Ludwiga von Misesa był Eugen von Philippovich, austriacki ekonomista, który właśnie próbował w naukowy sposób uzasadniać interwencję państwa w gospodarstwie. Tak, starał się wykorzystywać wiedzę, jaką daje nam teoria ekonomii, do argumentowania za tym, że pewne konkretne interwencje państwa w życie gospodarcze przyniosą lepsze efekty niż pozwolenie na działania wolnego rynku. I chociaż Mises później bardzo zmienił swoje poglądy, to jeśli chodzi o Philippovicza, to zawsze podkreślał, że to jeden z takich nielicznych wyjątków interwencjonistów, ten, który właśnie próbował naukowo uzasadnić swoje poglądy, a nie próbował, że tak powiem, wchodzić od poglądów i na siłę ich bronić, więc pomimo rozbieżności ze swoim nauczycielem, jakby szacunek do niego pozostał u Misesa do końca życia. I to wcale nie było tak nietypowe wśród tych pierwszych ekonomistów szkoły austriackiej, żeby być zwolennikami interwencjonizmu, bo dość liberalne poglądy miał Karl Menger, ale jednak je dość skrzętnie ukrywał i publicznie raczej rzadko zabierał głos w sprawach polityki gospodarczej. O tym, że miał liberalne poglądy, wiemy raczej z notatek, jakie pozostawił po sobie Rudolf, następca austriackiego tronu, którego Menger został nauczycielem, i tam Menger rysuje się jako osoba mająca zdecydowane klasyczno-liberalne poglądy. Ale już Eugen von Böhm-Bawerk czy Friedrich von Wieser nie byli aż tak zawziętymi klasycznymi liberałami i jak najbardziej różne interwencje państwa w gospodarkę dopuszczali, choć u Böhm-Bawerka znajdziemy jeden ważny tekst o tym, że związki zawodowe nie mogą podnieść długoterminowo realnych płac robotników, to pomimo tego nie był jakimś zawziętym, klasycznym liberałem i te interwencjonistyczne poglądy Misesa widać w pierwszych artykułach naukowych, jakie opublikował. Między innymi właśnie w ramach tego seminarium u Philippovicza napisał artykuł o historii austriackiego ustawodawstwa dotyczącego pracy dzieci i ukazał się właśnie artykuł zur Geschichte der österreichischen Fabriksgesetzgebung, w którym to Mises opisywał historię właśnie pracy dzieci w cesarstwie austriackim, mianowicie zarządów Marii Teresy wprowadzono niejako przymusowe ośrodki pracy dzieci i tam dzieci musiały przechodzić i pracować. I kiedy z kolei kolejny władca, Józef II, zobaczył warunki panujące w tychże ośrodkach, postanowił w ramach jednej z licznych swoich reform je zlikwidować. I Mises właśnie opisując te działania Józefa II wskazywał na dobroczynną rolę państwa w tym właśnie, żeby pracę dzieci ograniczyć. Choć jakby no, mógł równie dobrze zauważyć, że problem w dużej mierze właśnie powstał z interwencji państwa i ze stworzenia tych właśnie ośrodków pracy dzieci przez Marię Terezę, ale wybrał inną perspektywę, choć jakby sam case można interpretować także bardziej pomyśli, powiedzmy, tej wolnorynkowej strony. Z innych takich dzieł z tego okresu, czyli to mowa jest o samych początkach XX wieku, 1905-1906 rok, to mamy także jego artykuł o interwencjach walutowych Austriackiego Banku Centralnego, w którym pochwalał różne sztuczne sterowanie kursu właśnie austriackiej waluty względem innych walut, które pozwoliły na dobroczynne, jak to wówczas twierdził Mises, obniżenie stóp procentowych w Austrii względem rynków międzynarodowych. Już powiedzmy 5 lat później, kiedy napisał Teorię pieniądza i kredytu, to podpisywał się pod zupełnie innymi poglądami, ale właśnie te kilka przykładów nam pokazuje, że nastąpiła ewolucja poglądów Misesa i bynajmniej nie była ona wynikiem otoczenia, z jakim się spotykał, tak? Ponieważ uczęszczał na seminarium do niewolnorynkowego profesora. Ówcześni luminarze szkoły austriackiej też nie mieli jakiegoś strasznego prorynkowego uprzedzenia. I to właśnie Mises, tylko przez to, że studiował kolejne książki i myślał o problemach ekonomicznych, sam dochodził do uzasadnienia dla wolnorynkowej polityki gospodarczej, co jakby myślę jeszcze bardziej pokazuje siłę przekonań Ludwiga, że właśnie, że wbrew obiegowym opiniom potrafił powiedzieć, że prawda chyba jednak leży w innym miejscu i w dużej mierze na własną rękę zaczął w Austrii bronić właśnie bardziej wolnorynkowych rozwiązań. To tyle z ciekawostek na dzisiaj. Proszę pamiętać o tym, że tę książkę, pierwszy tom biografii Ludwiga von Misesa, mogą Państwo kupić w naszym sklepie. Link do tego sklepu znajduje się w opisie tego filmu. Sprzedajemy książki zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zachęcam także do tego, żeby, jeśli już Państwo są po lekturze tej książki, to ocenić ją na przykład w serwisie Lubimy Czytać lub zostawić komentarze do tego filmu. A poza tym pamiętajcie także o tym, że warto subskrybować nasz kanał, żeby kolejne filmy także z tej serii Państwu nie umknęły. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Mateusz.